Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z muchówką w ręku. Jak widzicie, ponownie jestem nad Sanem. Pogoda jesienna, październikowa. Wczoraj jeszcze było ładnie, ale dzisiaj drugi dzień wędkowania, jak widzicie, zapowiada się dość jesienno. Około 10 stopni, deszcz praktycznie cały czas pada. Troszeczkę wiatr. Podobno w górach, czyli wyżej w Bieszczadach, ma spaść śnieg, więc zanosi się ciekawie. Ryby średnio aktywne, ale coś tam wychodzi do pedałka, do suchej muchy. Nieduże. Takie 20-centymetrowe. 15, 20 parę. Miałem dwa fajne lipienie. No może trzy. Na razie nic szczególnego się nie dzieje. Łowię głównie na pedałki. Coś takiego. Taka mała nimfka z białym kołnierzykiem. Dosyć dobrze się sprawdza. Żyłka 0,10 i na skoczku troszeczkę cięższa, taka złota, brązka. Kawałek przyponu konicznego jak zwykle i taki chwościk, sygnalizator, żeby było widać w miarę branie. Tym razem nie założyłem mojej gumki, próbowałem na nią łowić, ale plątał mi się troszeczkę zestaw. Mówię, zaryzykuję, będę łowił bez tego. No przy większej rybie ciężko jest, już miałem jedno zerwanie, ale ta gumka też trochę płoszy, a ryby są ewidentnie dosyć bardziej ostrożne niż na początku września. Jest mnóstwo wędkarzy, więc może z tego to wszystko wynika. Mam nadzieję, że się będzie Wam podobał ten odcinek. Pozdrawiam, cześć! Jest ładna ryba. Jest ładny lipień.
trochę większy. No zobaczymy, czy mi się uda. No, tamten, który się urwał pod samym podbierakiem, był dużo większy. No ale zawsze to jakiś lipień. Teraz widzieliście to branie. Fajna ryba, no już nie jest taka super mała. O, no i tyle. Piękny lipień. Pierwszy rzut i piękny lipień.
Piękny lipień. Piękny lipień. Ewidentnie trafiłem muchą. No też fajny. Fajna ryba.
Ten jest mniejszy od tego poprzedniego, ale też fajny. Zaraz zobaczycie. Fajna ryba. Zimno niesamowicie, ale lipieniom to nie przeszkadza. Sam się uwolnił. No cześć. Dzień trzeci mojego październikowego łowienia na sanie. Jak widzicie za mną, jestem pod drutami. Aż dziw, że nie ma tutaj nikogo. W górze widziałem chyba 15 wędkarzy. Ciężko było się tam zmieścić. Chwilkę już tam połowiłem, parę pstrągów, kilka małych lipieni, nic szczególnego. W nocy był przymrozek, bardzo mroźno, bardzo rześko. Jeszcze na woderach, które zostawiłem w samochodzie, miałem lód. Ledwo doskrobałem samochód. Jak widzicie za mną, no coś tam wychodzi, jakieś drobne lipienie. Spróbujemy coś złowić. Trzymajcie kciuki, pozdrawiam, cześć! Jest tak niesamowicie zimno, że ciężko opisać. Jeszcze wiatr, lekki deszcz. Temperatura odczuwalna wyraźnie poniżej zera. Coś niesamowitego. A jeszcze nie tak dawno było 25 stopni. Jak widzicie, próbuję. Zapało się. Teraz już nic. Oczywiście. Jestem w stanie wszystko wytrzymać, ale ten wiatr jest niesamowity. Sobie być te 2 stopnie, 1, nawet 0, tylko żeby nie wiało. Woda cieplejsza od powietrza i tu dużo. Jest ryba, ciekawe co to. Ciekawe co to będzie. No, muszę uważać, bo nie mam amortyzatora, a żyłka 0,10. No, zobaczymy. O, lipionek. Prawdopodobnie lipionek. Thank you.
Nie, nie, jednak nie. Jednak pstrążek. Jednak pstrążek. Szału nie ma, ale przy takiej pogodzie to wszystko cieszy. No jak widzicie, jestem pod drutami, ale zrobiło się tak zimno i tak wieje, co widać zresztą, że to jest coś niesamowitego. Wszedłem na sekundę, dwa rzuty, zestaw splątany, ręce drętwieją. Coś niesamowitego, w ciągu 3 dni niesamowicie się pogoda zmieniła. Jestem na ławeczce pod drutami. Żadne tajemne miejsce. Nie wiem, czy dzisiaj będzie jeszcze w ogóle łowienie. Nawet ciężko się mówi przy tym wietrze. No ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Piękna ryba. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapowiadało się na jakieś wielkie łowienie. No, w końcu też za dużo ryb nie nałowiłem. Ale ten piękny lipień i towarzyszące mu 3 z jednego stada naprawdę zrobiły dzień. Można powiedzieć, że dzięki temu wypad jest udany. Woda bardzo niska, podobno to jest normalna woda, no ale wolałem, jak była ta jedna czy półtorej turbiny. Czułem się jak u siebie na Dunajcu, podobnie, chociaż i tak tutaj jest łatwiej wchodzić. No nic, zobaczymy, bardzo fajnie. Pogoda rzeczywiście już się zmienia, chociaż ta jesień jeszcze nie jest tutaj widoczna po drzewach, po kolorach liści i tak dalej. Ale dzisiaj naprawdę zapachniało jakimś mrozem. Ryby też są dziwnie usytuowane, ustosunkowane do tej pogody. Wczoraj bardzo ciepło. Przedwczoraj jeszcze cieplej. A dzisiaj deszcz i jeszcze jakiś mróz. Podobno śnieg padał. Teraz jak widzicie słonecznie, ale powietrze jest bardzo rześkie. Jak tylko schowie się słońce za górami, no to będzie tutaj masakra. No, jest godzina 17, za godzinę będzie prawdopodobnie zachód słońca. Już mi się nie chce łowić. Może jeszcze jutro coś połowię. Jak mogliście zauważyć, na plecach miałem plecak, kolejny plecak. Oczywiście to nie jest reklama, nikt mi za to nie płaci, ale ja lubię plecaki różnego typu, z demobilu, nie z demobilu. I ten, powiem wam, że jest dosyć ciekawy, bardzo ciekawy. Dzisiaj się sprawdził, pierwszy raz w boju. To jest plecak szwajcarski, z demobilu, wojskowy szwajcarski. Jego zaleta to nie tylko kształt taki kostkowy z kieszeniami po bokach, ale przede wszystkim on jest cały gumowany. Dzisiaj do południa, jak padał deszcz, to w odróżnieniu od innych plecaków nie obawiałem się, że przemoknie coś. W środku, w tym plecaku, jest mój mały Sparrow z kieszeniami dodatkowymi. Kordura też szybko nie przemaga, ale przemaga. Natomiast ten plecak kompletnie. Tutaj, jak widzicie, ma taki fajny uchwyt. To jest uchwyt na hełm dla żołnierza Armii Szwajcarskiej. Natomiast bardzo dobrze się sprawdza do noszenia właśnie statywu do kamery, czy nawet wędki. Tutaj są różne takie fajne uchwyty. Fajna sprawa, kosztuje grosze. A sprawdza się, można rzucić w krzaki, deszcz pada i łowić. Nie ma problemu, że coś przemoknie. Klamry markowe.
wyczytałem, że to jest ITW Nexus, więc nie ma żadnej lipy. Bardzo fajna sprawa. Tutaj jak widzicie, wszystko zamykane szczelnie. Nie ma prawa się nic dostać, żadna woda, żaden płyn. Bardzo duży komin. Wszystko gumowane. Trudno powiedzieć, ile on ma pojemności. Bardzo fajny, dużo. Ale nie może być tak różowo. Wadą tego plecaka jest system nośny. Proste szelki. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Nie ma pasa piersiowego. Są klamry, takie tradycyjne, metalowe, na zaczask. Szelki sobie trzeba wyregulować, zanim się założy ten plecak. Na uwagę zasługuje tutaj takie oparcie gumowate z jakiejś gąbki grubej na tutaj odcinek lędźwiowy, żeby odciążyć. No, sprawdza się, ale te szelki no są dosyć niewygodne. Dobrze, że to jest. Jakby nie było, to już rzeczywiście była tragedia w noszeniu. Ale tak, całkiem przyzwoity plecak. Sprawdźcie w internecie, ile kosztuje. To są grosze, prawdopodobnie, już nie pamiętam, kilkadziesiąt złotych najwyżej. Na ryby najlepszy chyba ze wszystkich plecaków, a mam tych plecaków mnóstwo, jak wiecie, po moim kanale. To jest pierwszy i jedyny plecak, którego się nie bałem wrzucić po prostu w krzaki razem z elektroniką w środku w trakcie deszczu. Tutaj nie ma prawa nic przemoknąć. No to tyle tym recenzyjnym fragmentem. Zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się, cześć!